Tradycję Narodowego Czytania zainaugurowała kilka lat temu lektura Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Wspólnie z mieszkańcami naszej gminy czytaliśmy już wcześniej dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza i Lalkę Bolesława Prusa. W tym roku odbyła się już 6. edycja tej ogólnopolskiej akcji, którą tradycyjnie włączył się również Żarów. Proszę Państwa, przenieśmy się w inny klimat. Jest rok 1900. W podkrakowskich Bronowicach odbywa się wesele poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. Panie burmistrzu, proszę Pana o inaugurację 6. edycji Narodowego Czytania Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Można było usłyszeć w sobotę 2 września w Żarowskiej Bibliotece. Dzieło Wyspiańskiego we fragmentach czytali burmistrz Leszek Michalak. Gdzie chodź, gdzie Chiny leżą? No daleko, Kajsi gdzieś daleko. A panowie to nijak nie wiedzą, że chłop chłopskim rozumem trafi, choćby było i daleko. Radna Rady Miejskiej Iwona Nieradka. Ach, cioteczko, ciotusieńko, co serdeńko. Tamci tańczą, my stoimy, chcemy tańczyć także i my. Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki i Dyskusyjnego Klubu Książki. Zosia, zmęczona wciąż w kółko. Dziennikarz. I cóż, chłopy pani nie przygną. Uniwersytetu III wieku. Pilnuj parobku koni, bądź ci dziewuchę zgoni. Oraz uczniowie i nauczyciele szkół. I po cóż te z piekła duchy? Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka, a to mi pan zabił ćwika. Jak co roku, akcja Narodowego Czytania została również zaakcentowana przez gimnazjalistów oraz uczniów Szkoły Podstawowej imienia Anny Jenke w Mrowinach, którzy w stosownych strojach, nawiązujących do tematyki dramatu, czytali fragmenty wesela. Młodzieży nie trzeba było zachęcać do wzięcia udziału w tej akcji. Co roku pod kierunkiem nauczycieli szkoły uczestniczą w Narodowym Czytaniu. Akcja ogólnopolskiego czytania została zainicjonowana w 2012 roku. Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród kilku propozycji.